Cześć, z tej strony Seba, witam Was w kolejnym spontan vlogu na kanale Świat Seby. Dzisiaj zabiorę Was na małą przejażdżkę do Krakowa. A to w związku z tym, że z małżonką byliśmy na koncercie zespołu Iron Maiden. No i przy okazji stwierdziliśmy, że przyjedziemy ciut wcześniej, żeby sobie pozwiedzać starą stolicę Polski. To co, bez zbędnego gadania, zapraszam. Doszliśmy. Kopiec Kreta, zwany Kościuszki. Zwany Kościuszką. Kiedyś słuchałem tego radia, a teraz za dużo mainstreamu, jak to małżonka powiedziała. Ale to nic, no. Tam w tle RMFFM. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym przy okazji nie zwiedził kopca Kościuszki. A wszystko to w związku z tym, że kiedyś jako młody berbeć śledziłem poczynania Stanisława Tyczyńskiego, który stworzył pierwsze polskie komercyjne radio. No i jako odbiorca Astry 1A na podnośnej MTV Europe miałem okazję słuchać jeszcze satelitarnie tego radia. Później tak się jakoś złożyło, że teraz już tego radia praktycznie nie słucham, żadnego praktycznie. A za taki kuźwa widok. U szczytu. Kuźwa, to się zabić można normalnie. Ładnie to wygląda na zdjęciu. Tam gdzieś jest nasz dom. Tymczasowy. Tymczasowy oczywiście. Miasteczko studenckie. Widzę Kapitol. Kościuszce. Społeczeństwo Polskie. 1623. Cztery kamery, tak, bo wtedy wiesz. No i tutaj jest zejście. No co, idziemy? Wracamy, nie? Małżonka się nie chce pokazać, ale jest obok, jakby się to pytał. O, proszę. Patrz, przyjechaliśmy do Krakowa i tak Biedronkę mamy tu, tak jak u nas, nie? Biedronka jest wszędzie. No, Biedronka jest wszędzie, kurde. A jaki fajny mur, ale jakby się coś rozpierdzieliło o ścianę. Co nie? No, motylki się rozpierdzieliły. No, może jeden nie widział, że to szyba i tak po prostu pierdyknął. To jest piękna nazwa, proszę ją zapamiętać. Nerkowate na skorupienia hematytu. Kidney like incrustations of hematite. To dla tych, co anglojęzyczni są, tak? I guess. Yes. A jak to wygląda? O. Tak, jaki fajny Photoshop, kurde, nie? No to jest ruda żelaza. No ja wiem, kurde, ale to tak brzmi po prostu. Intelektualnie. O, to jest dobre. Szczotka krystaliczna, zbudowana. A tak wygląda szczotka naturalna. Z Madagaskaru, o! Tam pingwiny pewnie tam były. Nagromadzenie minerałów miedzi. O, to już brzmi bardziej po polsku.
Ale myślę chyba bardziej złoto taki kolor ma. A to mi by bardziej na miedź wychodziło. A to co to jest? Kuźwa, molibdenowy Janusz jakiś tutaj, kurna. Miedź rok, kurde. Moja żona zaprezentuje teraz też. O, to jest taka wersja krakowska, zwanego gladiatorem elementu filmowego. Żelazne zboże. Tak. Żelazne zboże, dobra, tak. Dobra, już nie robię, bo jeszcze ktoś przyjdzie. A ty, czekaj, to jest fajne. Co ty, to wygląda jak jakiś kurde ten. Co to jest w ogóle? Przełom z pieku metalicznego. O kurna, kto te nazwy wymyśla? Ładne to, ale kurde, nie zapamiętam. O, to jest jakaś komórka. A to Samsunga nie przypomina. Żelazo, mangan i węgiel. O Jezu. Jezu, jak ja się cieszę, że już ta edukacja jest za mną. Nie lubiłeś chemii? Jakoś nigdy do mnie nie wchodziła, wiesz. Włókna syntetyczne filtra przeciwpyłowego. O. No, filtr przeciwpyłkowy do samochodu. Na przykład, dokładnie. No i tak to powinno, a ty zobacz, kurde, to w ogóle jest... Czekaj, czekaj. Tak. Ale zobacz, to ma 200 mikrometrów powiększenie. Bo masz tylko 3 mikrometry. A to jest co? Toner z drukarki laserowej na papierze biurowym. No tak, no bo to tak, wiesz, sypie, a potem, wiesz, utrwala. O, pyłek kwiatowy na płatku. No kurde, normalnie. Ja widzę, że poszliśmy... Przyjechaliśmy na koncert, to jeszcze jakaś forma edukacji tutaj będzie. A w ogóle, co to jest? Mikro Art Galery. A polecamy, polecamy, fajnie pokazane. A w ogóle to podobno Wawel jest. Takie słodycze. No, zobaczymy, czy czekolady wydadzą. Weź się zapytaj, czy produkują cukierki. Kogo się pytać? Jest podobno już zamknięte. No, ale widzę, że ludzie podchodzą. No, podchodzą. My też podejdziemy. A co? Idziemy. Strasznie tu wysoko. Ale dobrze by się na sankach zjechał. O. Idziemy. O. Nie, kochani. A jakiś Pepsi został. No, to jest ten wielki Wawel. Tak? Jakby się kto pytał? Ciebie tu nie było. Ja jestem, żona jest tam z boku, a tu Wawel. Tak, ale fajnie. Ale główna brama się fajnie taką, wiesz, wąsko wchodzi, wiesz? To jest chyba ta ściana, o której trzeba wziąć. Która ściana? Ta energetyczna czy coś tam, ale już ten. To jest czakram wawelski, z którego będę ładować komórkę. Co? To jest przereklamowane. Jakby się kto pytał. Wnętrze. O. W ogóle jesteśmy tutaj na Wawelu i zobaczyliśmy, jak mops tutaj po upale troszkę za nie mógł. Tylko historyczna peruka któregoś króla. Nie, to wiesz co, to jest chyba peruka z tego. Jak to tam było? Korona królów? Korona królów. No, proszę. Tak, korona królów to peruka. Jak ktoś zgubił, to proszę tutaj. Żeby nie było, na Wawelu jest, nie? No tak, bo firanki i zasłony się skończyły. No i była zrzucona te firany i zasłony, nie? O, pan się uczy jeździć na Segwayu chyba. O, zakaz ten, stópek niemowlęcych na trawniku. No stópek, a skąd wiesz, że niemowlęcy? No, a to tak, no. Nie pomyślałem. No, tu mamy wisełkę, jak to moja małżonka powiedziała. Co ty mówiłeś wisełkę? A mi się wydawało, że ty powiedziałeś. Ja nic nie mówię. No dobra, ja się boję.
na piwo. Żona ma zawsze rację. No właśnie. No tutaj ten, można by się ten, polansować na tym cokolwiek. To... A ja nie, nie, nie jestem BNT, żeby mnie policja później zgarnęła. Pozdrow w ogóle. Zygmunta, tylko Zygmunta nie ma. Tak, ukradli. Spierdzieli. Auci. Mamy Wawel. I o podnóża Wawelu mamy Mocia. Zróbmy zooma do tego ryj. Rączki i nóżki, no. Gdzieś to my... O! Kurwa. Nie, to nie jest efekt specjalny, żeby nie było. No to Mociu od dupy strony. Jakby się kto pytał. Tu gdzieś są rurki, z którymi doprowadzają gaz i zapalnik elektryczny jest u góry, bo było słychać elektryczne zwarcie. Są barki. A tam mamy ludzi, którzy chyba są pijani. Jezus Maria, po co oni tam włożą? To są ci, którym wskazaliśmy drogę, bo pytali. No nieważne. Ja się zastanawiam, czy ten gość jest normalny, a przecież jak to strzeli. Tego poparzy go. Ale zobaczyć smoka w całości. Hmm. Gościu się chyba chce usmażyć. Po co oni tam włożą? A, no nieważne. W każdym razie wracając do wody, tak? A tam jest dalsza panorama. Hmm. Co my tu mamy? Dziwię, że tak normalnie można się być. Nie ma jeszcze nic. O kurczę. To jest off camera. No. To tłumaczyłam listy dialogowe na ten festiwal. No wiem, wiem. O, ktoś miał trzy ręce. A nie, to trzy osoby. Andrzej Wajda, jakie mało rączki. Hmm? Chcesz przymierzyć? Nie, tam. To ja przymierzę swoją, tak z ciekawości, bo jestem trochę reżyserem. O. Widzisz? Pasuje, pasuje. Jesteś jestem... prawie jak Wajda. Tak, no zdarza się. Volker Schlendorf. No, Luc Besson, no, lubię. Wielki Błękit to jest po prostu klasyk. No. Chyba do Wajdy lepiej pasujesz. No, widzisz, no. Bogusław Linda. Co wy kurna wiecie o odciskach? Wszyscy mają takie ręce, że pasuje. Grzesz Hartnett. Jerzy Sztur. No. Dzień dobry. Dostałem jolkę. I co, pasuje? Pasuje, kuźma, jakiś uniwersalny rozmiar. O. Benedict, o. Doktor Strange. Też pasuje. Moja pewnie też pasuje. No to przyjmiesz. Gdzie? O, ten. Kojarzysz? Tak. O, widzisz, też pasuje. No. Krawy, kardinale. Tu jakieś krzywe. Roman Polański? Dziwne kciuki ma. No. Nie, on ma mniejsze. Agnieszka Holland, jakie małe łapki, jejku. No. No i koniec. Rąk. Tyle kilometrów i żona poznała, że tu żabka jest w pobliżu, no po prostu. Bo mi się pić chce. No mamy w samochodzie wodę. A, tak. Tam leży między innymi para prezydencka, jakby ktoś nie wiedział. A, przed nami Sheraton, ale to nie jest nasze miejsce. Co jeszcze ciekawego powiemy? No, pogoda w końcu się fajna zrobiła, bo cały dzień było słonecznie, gorąco. Po prostu jak wróciłem do hotelu, to kropi jest. No to kropi, bardzo fajnie jest, bo jak wróciliśmy z pierwszej wyprawy, to po prostu musiałem aż zimną wodą sobie łeb zmoczyć, bo myślałem, że się rozpłynę. No to jest ciekawe, tam coś pod ziemią jest, ale jest zamknięte w tej chwili już. Ja mówię, o tej porze się najlepiej zwiedza. Taki klimatycznie, wiesz, fajnie podświetlone, to ludzi jest mniej przede nie, wszystkim. Jeszcze przydałoby się, żeby było ich jeszcze mniej. No to byśmy musieli o drugiej w nocy chyba przyjść. No, słyszałem, że Stefan Batory poszedł na żyletki, a to się okazuje, że jednak jest to. Nie znasz tego wierszyka? Którego? Stefan Batory wlazł do komory, najadł się masła i dupą utrzasło. Nie, nie znałem jego. No to już znasz. No.
Wieczorny spacer po Krakowie, stary rynek, kościół mariacki, a za mną sukiennice. No, ciepłym powietrzem zawiało. Czekaj, zobaczcie, jak wygląda wieczorem. No właśnie o to chodzi. O, to byłyby idealne zakupy dla mnie. Pusto. Jak to w nocy wygląda. A w Krakowie na Bratski pada. A deszcz nie chce padać. Słoneczko. No, zdecydowanie z rana przyjemniej. No. Podobnie jak wieczorem. Kierujemy się na miętowy samochód. No jest faktycznie. Ale nie, to musimy obejść, bo wpadnę w ogródki. No. W każdym razie, jak zwiedzać, to przy małej ilości ludzi polecam. Kulturyści! Brama floriańska. Tak mi się wydaje. Ale skoro jest McDonald's, to musi być brama floriańska. Komentarz po prostu bezbłędny. Brama floriańska. A to jest ten McDonald's, o którym małżonka mówi. Wszystko fajnie. Krakowie, taka żaruwa, że po prostu nie podchodź bez kija. I co najbardziej wkurza? Bym się zanurał, a kuźwa, nie ma okazji, ale oglądam to. No jedyne co, trzeba sobie będzie odbić po powrocie. A póki co robimy tutaj sauna uliczna, ciąg dalszy. Widok z okna, z hostelu. No i Alveria Studios. Jest to kolejne dziecko Stanisława Tyczyńskiego, który w momencie, gdy wyzbył się większościowych udziałów w RMF FM, postanowił założyć największe w Polsce studio filmowe przy okazji nagrań itd., itd. Jak wiecie, jestem fanem tego typu rzeczy. Sam mam małe studyjko. Stwierdziłem, że kurczę, po latach, jak już jestem w pobliżu, to fajnie byłoby odwiedzić. No jako, że my żeśmy nie mieli okazji się wcześniej zapowiedzieć, a nie wiem, czy tam są jakieś sprawy wizyty turystów i tak dalej, no to skończyło się tylko na tym, że pooglądaliśmy sobie z zewnątrz, a kamera monitoringu zobaczyła sobie nas z wewnątrz. Jesteśmy w ukrytej kamerze. I te szklane te, to tam musi być strasznie gorąco o tej porze. Pan ochroniarz? Niekoniecznie ochroniarz. Robi wrażenie budowla, naprawdę. Jeżeli będziecie w tamtej okolicy, zapraszam nawet do zwiedzania z zewnątrz. Alveria! Pełnej okazałości! Stoi. To się wysika, ten to się nie boi.
i tym oto akcentem kończę małą relację z naszego małego wypadu trzydniowego do Krakowa. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz, jeżeli byście chcieli, żebym coś rozwinął w temacie tego, co tam pokazałem. A teraz będę kończył. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.